Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry niepodległościowo. Serdeczne podziękowania dla pana Kacpra. Pan Kacper Komosa dołączył do grona moich patronów w ramach serwisu Patronite, za co serdecznie dziękuję. Dzisiaj pretekstem do rozmowy oczywiście jest święto niepodległości, a moim gościem jest pan Piotr Zychowicz, publicysta historyczny, a naszym pretekstem do rozmowy jest również książka. Książka wspólnie napisana z doktorem Jackiem Bartosiakiem. Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa. Dzień dobry, panie Piotrze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry i to ja chciałbym bardzo panu podziękować za to, że pan mnie zaprosił i że mogę zaprezentować swoje poglądy przed pańskimi słuchaczami, których pozdrawiam. Może to zbyt banalne, ale w samym tytule książki pada stwierdzenie, nadchodzi Trzecia Wojna Światowa, że to już się dzieje. Panie Piotrze, skąd ta pewność, że nadchodzi? No wie pan, właściwie ma pan rację. Tytuł jest tyle może już spóźniony, że właściwie powinien brzmieć nadeszła, gdyż ta wojna w zasadzie już trwa. Ona już się rozpoczęła, choć oczywiście te pierwsze strzały wojny kinetycznej się jeszcze nie padły, ale po prostu wojny, wie pan, każda kolejna wojna wygląda troszeczkę inaczej. Ludzie, którzy przystępowali do II wojny światowej, spodziewali się, że ona będzie wyglądała jak pierwsza wojna światowa, a teraz nam się wydaje, że ta trzecia będzie wyglądała tak jak druga. No bo jak wiadomo, generałowie i nie tylko zawsze się szykują do wojen, które już raz zostały rozegrane. Ale tak na dobrą sprawę ta wojna już może trwać. Ona trwa w domenie propagandowej, cybernetycznej, gospodarczej. A o co chodzi? Chodzi po prostu o to, że na naszych oczach wali się ład światowy, jaki znaliśmy od 30 lat. I z reguły takie gigantyczne tarcia między wielkimi mocarstwami, jakie teraz obserwujemy, kończą się właśnie wojną. Ale to jest taka wojna, która rzeczywiście jest raz na jakiś czas potrzebna. Mówi się o tym, że wojna jest swego rodzaju takim resetem. Czy ta wojna jest wpisana w jakiś większy scenariusz? Nie, wydaje mi się, że nikt nie chce wojny. Wojna jest koszmarem, wojna jest czymś okropnym. Wojna powoduje ludzkie cierpienia, wojna powoduje zniszczenia, zubożenie świata i to jest coś, czego należy uniknąć za wszelką cenę. Ale na tym polega tragizm polityki wielkich mocarstw, jak pisał profesor Mesheimer, który jest dla mnie wielkim autorytetem, że no czasami te napięcia strukturalne i rywalizacja wielkich sił tego globu są takie, że no środki polityczne się wyczerpują i sięga się po środki natury właśnie wojennej, militarnej czy wojskowej. O co chodzi? Chodzi po prostu o to, że w ostatnich 30 latach wytworzyła się po upadku Związku Sowieckiego, kiedy świat przestał być dwubiegunowy, czyli podzielony na amerykańską i sowiecką strefę wpływów i ta rywalizacja wygasła ze względu na amerykańskie zwycięstwo w zimnej wojnie i zarżnięcie sowieckiej gospodarki, która doprowadziła do implozji tego tworu. Nastąpiła taka przedziwna rzeczywistość, która nazywana jest pauzą geostrategiczną. Inna nazwa to jest Pax Americana, świat jednobiegunowy, w którym cały świat działał tak, jak mu zagrały Stany Zjednoczone i reguły gospodarcze, polityczne naszej planety były ustalane w Waszyngtonie. To było coś zupełnie dziwnego i niespotykanego w dziejach świata, no bo jak wiemy, z reguły w świecie zawsze jest rywalizacja jakichś mocarstw. Nawet za czasów Imperium Rzymskiego była jakaś tam Kartagina, prawda, która rzuciła wyzwanie rzymskiej hegemonii, toczyły się długie wojny. Wcześniej walczyła Sparta z Atenami, z Persją walczyli Grecy, a w ostatnich, powiedziałbym, kilkuset latach mieliśmy do czynienia z koncertem mocarstw. Z jednej strony były to mocarstwa europejskie, no więc oczywiście Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja, te klasyczne supermocarstwa XIX wieku, plus potem dołączyła Japonia do tego. No i właśnie te lata, powiedziałbym, 91-2020, te trzy dekady, no były czasem dominacji amerykańskiej.
ale wynikało to po pierwsze z gigantycznej przewagi militarnej, z gigantycznej, miażdżącej przewagi gospodarczej Stanów Zjednoczonych nad resztą świata. No a teraz, jak Państwo widzą, jest nowy pretendent do hegemonii, przynajmniej regionalnej, czyli Chiny. Ma gospodarkę, która pędzi, Chiny mają gigantyczną gospodarkę, która rozkręca się w sposób niesamowity, nie mieszczą się już w swoich butach, można tak powiedzieć, w swojej tej przestrzeni. No i Ameryka ma bardzo poważny problem. No bo Chiny chciałyby, żeby ten świat był co najmniej dwu, jak nie więcej, biegunowy. Nie chcą grać już więcej w amerykańskim cyrku. No i Rosja jest również, która odbudowywuje swoją pozycję, zainteresowana w obaleniu tego porządku. No i to wszystko może doprowadzić, czy też już doprowadziło, do konfrontacji. Ale rozmawiamy o przestrzeni, o wydarzeniach, które raczej nie są znane zwykłemu Kowalskiemu. Trzeba się wgłębiać w temat, czytać, sięgać po interesujące lektury, opinie. Mówi pan z doktorem Bartosiakiem, że coś się zmienia, ale proszę przekonać tego zwykłego Kowalskiego, że w tej Rzeczpospolitej rzeczywiście coś się zmienia, że to wpływa też na naszą codzienność. No to ja może powiem tak, zacznijmy od takiej sfery czysto, no właśnie, spójrzmy na nasze życie. Wie pan, moja żona ma babcię i ta babcia właśnie skończyła 101 lat. No i zastanawialiśmy się, co ona widziała w trakcie swojego życia. No to można łatwo policzyć, że jak urodziła się w latach 20. XX wieku, no to widziała pierwsze aeroplany, pierwsze automobile. No, większość swojego życia przeżyła przed epoką cyfrową. No gigantyczne zmiany na świecie. Ale zwróćmy uwagę też, jak na naszych oczach, na przykład ja mam lat 40, prawda, jak bardzo ten świat się zmienił. Kiedy pierwsze obrazy Chin docierały do mnie, no to Chiny były sowieckim, takim komunistycznym molochem borykającym się ze wszystkimi problemami, z jakimi borykają się po pierwsze kraje komunistyczne, po drugie kraje trzeciego świata. Czyli krótko mówiąc, Chiny to dla mnie były najpierw jakieś takie zabiedzeni, chudzi, w trójkątnych, słomkowych kapeluszach rolnicy brodzący po kolana w polach ryżowych, czyli kompletny trzeci świat. Potem ten obraz przeobraził się w taką producenta najtańszego badziewia, które można kupić, wie pan, na bazarze, jakiś podróbek, klocków Lego i tak dalej, zalewają właśnie świat i rezerwuar taniej siły roboczej. Chiny made in China to był synonim tandet. Ja to pamiętam doskonale. I wszyscy to pamiętają, że wszyscy słuchacze to pamiętają. I teraz, drodzy Państwo, to apel do Państwa, kto z Państwa ma smartfona Xiaomi, tak, lub Huawei? Kto z Państwa ma laptopa Lenovo? Kto z Państwa może był w Chinach? Kto z Państwa doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że mamy do czynienia z jakąś gigantyczną eksplozją, nie tylko gospodarczą, ale technologiczną tego państwa? Zarodził się nie tyle tygrys, co jakiś smok na terenie Azji. Chińczycy oczywiście na początku przyjęli tą rolę wielkiej montowni, montowali Amerykanom ich laptopy, montowali ich sprzęt. Amerykanie z powodu swojej chciwości po prostu, czy też Zachód przeniósł swoje fabryki na Daleki Wschód do Chin, bo zawsze mu się wydawało, że to tak zawsze będzie, ale Chińczycy są bardzo zdolnym narodem, ambitnym, no i nauczyli się błyskawicznie, wykształcili swoich specjalistów, mają swoje technologie. To przeobrażenie to się stało tak. Gdyby pan mi powiedział 5 lat temu, że Chiny będą w stanie 10 lat temu wyprodukować telefon czy laptop, który będzie lepszy, tańszy, bardziej konkurencyjny dla Apple'a, no to uznałbym, że to jest jakieś science fiction, nie? No, że i to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, że jeżeli chodzi o polską perspektywę, no to ona jest oczywiście bardzo intrygująca z tego powodu, że Polska graniczy z Rosją. I tutaj to już są sprawy naprawdę dotyczące każdego Kowalskiego, każdego Nowaka i każdego Zychowicza z tego powodu, że Rosja, według Jacka Bartosiaka, i ja się z tym absolutnie zgadzam i też uważam, że tak jest, będzie języczkiem uwagi i od Rosji zależy to, jak ułoży się stosunek sił i prawdopodobnie w ogóle wynik wojny, czy też konfrontacji chińsko-amerykańskiej, i to jest dla nas bardzo, bardzo zła wiadomość. A może to jest tak, że poruszamy te tematy, ponieważ nigdy wcześniej nie zastanawialiśmy się w Polsce, nie było takiej dyskusji, debaty nad tym, kim właściwie Rzeczpospolita jest, czym ona jest, po co ona jest. Że teraz, kiedy bardziej dostrzegamy tę geopolitykę, ruchy mocarstw, to również
Więcej zastanawiamy się nad samą Polską. Przywołam jeden komentarz, który pojawił się pod Państwa filmem, że fenomenem tej książki, która jest na rynku, jest ten głód. Głód Polaków po 2008 roku, związany właśnie z kryzysem finansowym. Głód po 2010 w kontekście Smoleńska. Głód zrozumienia gry mocarstw, zrozumienia tego, co się dzieje na świecie. Polacy czują, oczywiście ludzie czują, że coś się dzieje, że coś się zmienia na świecie. Ja miałem tą przyjemność, że wszedłem dosyć wcześnie w życie zawodowe. Pracowałem mniej więcej od roku 2000 przez 13 lat w Rzeczypospolitej, gdzie pracowałem w dziale zagranicznym. W związku z tym rozmawiałem ze wszystkimi właściwie polskimi ministrami spraw zagranicznych, ze wszystkimi ekspertami, ze wszystkimi ludźmi zajmującymi się tą branżą w Polsce. No i właściwie, często wynosiłem z większości z tych rozmów takie przekonanie, że na to pytanie, które właśnie czasami zadaję swoim rozmówcom, po co jest Polska, do czego ta Rzeczpospolita została przez Pana Boga powołana, to oni odpowiadają, to taka odpowiedź, która zawsze się pojawiała, no to były dwie odpowiedzi. Po co istnieje Polska, jaki jest nasz cel strategiczny, dalekosiężny? No to jest oczywiście wstąpienie do NATO i wstąpienie do Unii Europejskiej. No i żeśmy rzeczywiście bardzo dużo zrobili, żeby do tych struktur zachodnich przystąpić, a przypomnę, że to nie było takie oczywiste, bo przecież nikt nie bronił Polsce pójść drogą Białorusi, prawda? Państwa naszej przestrzeni geopolitycznej miały dwa wybory, Zachód albo Wschód. Myśmy wybrali Zachód i chwała za to tym, którzy tą decyzję w roku 89 podjęli. Natomiast, no dobrze, jesteśmy w tej Unii Europejskiej od roku 2004 i co dalej? No i tu jest problem, no bo wydaje się, że to oznacza dla nas koniec historii, tak? Czyli możemy się skupić na tym, co kiedyś ujął to, czy to chyba Donald Tusk, czy któryś inny z premierów, czyli na ciepłej wodzie w kranie, czyli po prostu na takiej egzystencji, tak? No ale problem polega na tym, że Polska leży na światowym przeciągu, w kluczowym miejscu, jak mówi to mój współautor, na pomoście czarnomorsko-bałtyckim, czyli w miejscu kluczowym dla strategicznych przepływów świata. I nawet jeżeli my obrazimy się na historię i uznamy, że ona się skończyła, to ta historia prędzej czy później się nam do tyłków dobierze. I teraz, zbyt mocno naród polski, jest naznaczony pamięcią traumatyczną o straszliwych klęskach, które na nas spadały właśnie z powodu tego geopolitycznego przekleństwa, które określa się za Adolfem Boheńskim położeniem między Niemcami a Rosją. Każdy Polak rozumie, co w tym określeniu się kryje, jakie katastrofy z przeszłości, żebyśmy my podskórnie nie czuli, że w momencie, kiedy świat się wali, kiedy wielkie mocarstwa biorą się za łby, kiedy ta rywalizacja, wszyscy się zbroją, codziennie są informacje na ten temat, co się dzieje w kosmosie, gdzie się rywalizacja chińsko-amerykańska coraz bardziej intensyfikuje, co się dzieje na Pacyfiku, jakie są tutaj napięcia też w Europie. No my nie możemy uciec od tego, schować głowy w piasek, jak nie wiem, Szwajcarzy, prawda, którzy zawsze ktoś potrzebuje Szwajcarii, żeby trzymać tam swoje pieniądze i Szwajcarzy mogą się czuć bezpiecznie, tylko my musimy wiedzieć, co się dzieje, czego możemy się spodziewać. No i prognozy dla Polski są, mówiąc szczerze, nie najlepsze. To znaczy mieliśmy złoty czas, który chyba trochę zmarnowaliśmy w pewnych sprawach politycznych, na przykład chodzi mi na myśli na przykład naszą obecność na wschodzie, ale jeżeli chodzi o infrastrukturę, rozwój gospodarczy Polski, bez wątpienia był to czas świetnie wykorzystany, ale ten złoty czas może nie trwać wiecznie, bo ja widzę dwa takie duże zagrożenia. To znaczy wspominałem, że od decyzji Putina, czy też jego następcy, bo przecież nie wiemy, kiedy ta trzecia wojna światowa rzeczywiście wybuchnie w sensie kinetycznym, ani jak ona będzie wyglądała, od tego decyzji zależy, kto wygra tą wojnę. A wynika to z bardzo prostego szacunku i czy też prostego założenia, że cały amerykański plan wojny z Chinami nie polega na tym, że US Army wkroczy z rozwiniętymi gwiaździstymi sztandarami do Pekinu. Przecież nikt chyba nie bierze tego pod uwagę i nie myśli o tym poważnie. Tylko na tym, że się założy blokadę morską na Chiny, tak? Przy użyciu własnej marynarki wojennej, przy użyciu sojuszników, którzy oplatają, amerykańskich sojuszników, którzy oplatają Chiny na Pacyfiku, czyli Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Tajwan, no może inni gracze też do tego się dołączą, Korea Południowa, prawda? No i powoli się po prostu tą gospodarkę chińską zadusi w ten sposób, odcinając ją od dostaw i właśnie strategicznych przepływów.
I teraz to jest możliwe i to jest do zrobienia, ale tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że Rosja albo będzie walczyła po stronie Ameryki, albo zachowa przynajmniej neutralność. Jeżeli nasi słuchacze nam nie wierzą, drodzy Państwo, kliknijcie teraz i otwórzcie sobie, wrzućcie do Google'a hasło Basen Pacyfiku albo Azja Wschodnia. Zobaczcie Państwo, bez Rosji nie da się domknąć blokady Chin z tego prostego powodu, że Amerykanie mogą sobie założyć blokadę na Chiny, a Rosjanie podłączą gaz i inne strategiczne surowce po prostu rurami do Chińczyków i Chińczycy będą sobie to czerpać drogą lądową. Krótko mówiąc, oś Pekin, Moskwa może być osią nie do pokonania, bo będzie to po prostu niemożliwe. I teraz rozbicie tej osi, przyciągnięcie do siebie Rosji jest teraz absolutnie priorytetem, będzie w najbliższych latach i dziesięcioleciach dla Stanów Zjednoczonych. Tych, którzy teraz aż podskoczyli na fotelach, jak to? Zły Putin? Z dobrymi Amerykanami? Przypominam Państwu, że w polityce nie ma takiego pojęcia jak dobro i zło. Wbrew hollywoodzkim wyobrażeniom polityka czy wojna nie jest starciem zła z dobrem, tylko jest starciem mocarstw, które realizują swoje interesy. I Rosja, czy też moskiewski ośrodek władzy w ostatnich dwóch wojnach światowych była po stronie anglosasów. W pierwszej wojnie światowej była w koalicji antyniemieckiej w 1914-17 de facto, a w drugiej wojnie światowej Stalin, czyli człowiek milion razy gorszy od Putina, był najbliższym sojusznikiem Amerykanów w walce z innymi pretendentami do hegemonii, III Rzeszą i Cesarstwem Japonii. W związku z tym nie jest to żadne science fiction, tylko jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. I teraz, jeżeli do takiego scenariusza dojdzie, już kończę swoją wypowiedź, przepraszam jeszcze raz, że tak się rozgadałem, ale sprawa jest kluczowa. Jeżeli do takiego scenariusza dojdzie, że Ameryka odciągnie Rosję od Chin i skłoni ją do przynajmniej neutralności życzliwej Ameryce, wówczas będzie musiała w jakiś sposób Rosji to wynagrodzić. A przypominam, że za udział w wojnie z Hitlerem Ameryka wynagrodziła Rosję Polską i całą Europą Środkowo-Wschodnią, czy też Związek Sowiecki wówczas. I to jest tak zwane widmo nowej Jałty. Ale teraz, jeżeli Państwo uważacie, to miejmy nadzieję, że w takim razie Rosja będzie walczyła jednak po stronie Chin, to też to nie jest takie proste, bo jeżeli dojdzie do walki Zachodu z koalicją rosyjsko-chińską, to my znajdujemy się na pierwszej linii frontu z kolei w teatrze działań w Europie, bo jesteśmy tą pierwszą potężną armią, pierwszą poważną siłą zbrojną, pomijając armię ukraińską, która dzieli zachodnią Europę od Rosji, i na naszym terytorium może dokonać się w ogóle wielka bitwa pomiędzy Zachodem a Rosją. No i nie muszę nikomu mówić, że jest to scenariusz po prostu przerażający. Więc w obu tych sytuacjach i Rosja po stronie Chin, i Rosja po stronie Ameryki stoimy przed bardzo poważnymi zagrożeniami i to wymaga bez wątpienia od naszej dyplomacji, od naszej polityki zagranicznej wielkiej ostrożności, wielkiego opanowania, zachowania, kierowania się nie chciejstwem, tylko zdrowym rozsądkiem i realną oceną rzeczywistości. No i niestety obecnie nasza polityka zagraniczna jest dokładnym przeciwieństwem tego. Mało tego, my w ogóle nie mamy polityki zagranicznej i to, co się teraz dzieje w tej przestrzeni, po prostu stawia włosy dęba na głowie. W tym kontekście, co pan powiedział, obok mnie leży książka Alianci, opowieści niepoprawnie politycznie, do której serdecznie zachęcam. No i pytanie w rytm. Armia Unii Europejskiej, to jest coś, co pomogłoby zaangażować inne kraje właśnie w kontekście obronny Polski? No, zacznę od tego, że ja również rzeczywiście polecam państwu książkę Alianci, którą napisałem, więc trudno, żeby było inaczej. No ale poważnie mówiąc, wie pan, problem polega z Armią Unii Europejskiej, że na razie jest to, jak to się mówi, patykiem na wodzie pisane. I istnieje bardzo duża rywalizacja francusko-niemiecka, która może powodować, że ten projekt po prostu będzie trudny do zrealizowania. No ale oczywiście, no gdyby w takiej idealnej sytuacji, prawda, gdyby powstały takie potężne europejskie siły zbrojne, w jakiś tam sposób, to jest to bardzo trudne, no bo one musiały zostać zunifikowane, jeżeli chodzi o nowoczesne systemy walki, prawda, naprowadzania ognia, łączności, komunikacji. To nie jest niewykonalne, bo w końcu wszystkie te państwa, większość z tych państw jest w NATO, prawda, więc pewne wspólne procedury są opracowane. No to oczywiście tak, no to byłoby wspaniałe marzenie, prawda, żeby Europejczycy zjednoczyli swoje siły.
No bo powiem panu, że wtedy byśmy Rosję wciągnęli nosem w tydzień, wypluli, przeżuli i w ogóle nie byłoby o czym gadać, prawda? Bo potencjał militarny, gospodarczy, ludnościowy, demograficzny Europy jest po prostu no w stosunku do potencjału Rosji po prostu miażdżący, prawda? I wystarczy przejechać się do Rosji i przejechać się do zachodniej Europy, żeby zobaczyć, że są to po prostu dwa różne światy, ale to tylko tak wygląda dobrze na papierze. Polityk realny musi patrzeć na sprawy realnie. No i na razie to jest jakaś efemeryda, prawda? Tak samo jak toczy się wielka w ogóle dyskusja na temat w ogóle samej Europy i przyszłości, prawda? Czy pozostanie podzielona na poszczególne kraje, czy też będzie następował proces federalizacji, który będzie, no według niektórych, jest jedyną odpowiedzią na to, że punkt ciężkości przenosi się z Europy, ze starego kontynentu w inne miejsca globu. Bo proszę zwrócić uwagę, że ostatnie kilkaset lat to jest właściwie, tak to nazywali kiedyś Anglicy, epoką dominacji białego człowieka. Ale to w kontekście Europejczyka, prawda? Może tak. Czyli te wszystkie odległe lądy i kontynenty dzielili między siebie Europejczycy, tak? Francuzi, Brytyjczycy, Włosi w niektórych miejscach świata, no oczywiście Niemcy, którzy też, o czym się zapomina, mieli swoje kolonie i to były te najważniejsze mocarstwa, które się ścierały i to w tych stolicach europejskich pisano historię całego globu, prawda? No ale ten punkt ciężkości przenosi się teraz przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy o Chinach. Dużo się mówi, chociaż ja tu jestem sceptycznie nastawiony do tego, o Indiach i wielkiej przyszłości, jaka stoi przed Indiami. To jest akurat pod znakiem zapytania, bo na razie jakoś tego nie widać. No ale z drugiej strony Indie mają broń nuklearną, prawda? No to też się z niczego nie wzięło. Więc ewidentnie coś jest na rzeczy, kiedy się mówi o tym, że być może Europa powinna, jeżeli chce zostać konkurencyjna, nie chce oddać swojego pola, czy też może chce wrócić do gry wielkich supermocarstw, to może powinna być rzeczywiście iść w stronę jakiejś federacji. No ale pytanie oczywiście, czy to jest w ogóle możliwe, czy te interesy między poszczególnymi graczami nie będą sprzeczne, no bo powiedzmy szczerze, no czy armia portugalska, czy też portugalskie oddziały tej przyszłej, wspomnianej przez pana armii europejskiej będą chciały walczyć o przesmyk suwalski? No śmiem wątpić, że średnio, prawda? Myślę, że powinniśmy na razie trzymać się tego, co jest realne, a realna jest Szwecja, a realna jest Rumunia, realna jest Turcja i to są jakby tacy partnerzy dla nas, którzy wchodzą w rachubę naprawdę, bo są w bardzo podobnej sytuacji co my. Jakieś rozszerzenie się Rosji na zachód, próba tutaj wejścia w tą przestrzeń zagraża tym państwom tak samo jak my. Ja wymieniłem akurat te państwa, one są najpotężniejsze, najsilniejsze w tym kontekście. Oczywiście Ukraina, przepraszam bardzo, ale tak de facto, wie pan, na samym końcu, i to jest mój pogląd, który wiem, że nie podoba się wielu rodakom, którzy myślą, wie pan, emocjami o polityce, ale tak na dobrą sprawę, wie pan, nasz wybór sprowadza się i tak na samym końcu do wyboru między Niemcy a Rosję. A jak słyszy pan zapewnienia Wielkiej Brytanii czy Francji, to co pan ma na myśli od razu? No wie pan, no to jest pytanie, które właściwie pan mnie tak podprowadza, wie pan, już jak dziecko za rękę. No ja, analogie z 39 rokiem się oczywiście nasuwają, ale ja akurat nie patrzę, wie pan, na Wielką Brytanię i na Francję jako jakichś gwarantów polskiej niepodległości, którzy tutaj mogą nas zawieść po raz drugi. Ja raczej analogię 39 roku wolę przenieść na Stany Zjednoczone, bo to jest zasadniczy problem, wie pan. Tutaj już żarty się kończą, bo sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. To znaczy, ja jestem, wie pan, tak jak wspomniałem, zwolennikiem bardzo niepopularnego poglądu, ale nie jestem tutaj odosobniony, bo mam tak znakomitych towarzyszy, że tak powiem, jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Władysław Studnicki, no wszyscy wielcy mężowie stanu rozumieli to, że Polska nie może iść jednocześnie przeciwko Niemcom, a Rosji. To jest niemożliwością. W Europie Środkowo-Wschodniej są tylko trzy możliwe scenariusze, jak pisał Goloban, słynny historyk. Pierwszy to jest Polska z Niemcami przeciwko Rosji. Drugi to jest Polska z Rosją przeciwko Niemcom. A trzeci to jest Niemcy i Rosja przeciwko Polsce. Scenariusz numer trzy to jest scenariusz apokalipsy. To jest scenariusz najbardziej tragiczny, przerażający, potworny scenariusz, jaki się może ziścić. Sojusz Moskwy i Berlina, ponieważ to oznacza finis polonie i nie ma innej możliwości. To jest koniec. I teraz podstawową i kardynalną zasadą
polskiej polityki zagranicznej, bo to ona jest naprawdę bardzo prosta, ta polityka, wbrew wiele pozorom. To nie jest skomplikowane, wie pan. Ona brzmi tak i każdy polski dyplomata, każdy polski polityk, każdy Polak, polski patriota powinien sobie to napisać nad łóżkiem i uczyć się na pamięć i codziennie powtarzać. Jeżeli Polska ma złe stosunki z Rosją, to musi mieć perfekcyjne stosunki z Niemcami. Jeżeli Polska ma złe stosunki z Niemcami, to musi mieć perfekcyjne stosunki z Rosją. Ponieważ jeżeli będzie miała i antagonizowała jednocześnie Niemcy i jednocześnie Rosję, to może doprowadzić do sytuacji, w której te dwa państwa sprzymierzą się przeciwko nam. A to będzie oznaczało to, co powiedziałem, koniec gry. I to naprawdę nie są żarty, bo przypominam, że już raz zniknęliśmy najpierw z mapy na 123 lata, właśnie wskutek porozumienia tych dwóch sąsiadów, a później na lat 50, tak? W roku od 39 do 89. I teraz są ludzie, wie pan, którzy kierują się w polityce emocjami, którzy kierują się zaszłościami historycznymi, którzy mówią, no że skoro my mamy tak złe doświadczenia w przeszłości i z Rosjanami, i z Niemcami, to musimy wyrwać się z tego dylematu, Rosja albo Niemcy, poprzez szukanie sobie odległych, dalekich sojuszników, zamorskich może, jakichś potężnych, odległych krajów, które na nich się będziemy opierać. I to, moim zdaniem, nierealistyczne założenie przyświecało polityce Józefa Becka, która w 1939 roku wprowadziła Polskę do wojny na dwa fronty. A przypominam, że Józef Piłsudski przestrzegał Becka, i to jest cytat, ja was wojny na dwa fronty uczyć nie będę, bo wojna na dwa fronty to absurd. To jest umieranie tu i teraz na Placu Saskim z szablami obnażonymi w dłoniach w obronie honoru narodowego. A to jest absurd. Czyli krótko mówiąc, oni wtedy wierzyli w Anglię, mityczną ciocię Anglię, która przyjdzie na ratunek, i my możemy robić wszystko, bo oni nas zawsze uratują i możemy tutaj, używając języka młodzieży, kozaczyć, tak? Bo i tak oni nam pomogą. I skończyło się to największą katastrofą w dziejach Polski, jaką była II wojna światowa i związana z nią hekatomba, straty terytorialne, zniszczenie Warszawy, strata Lwowa i Wilna. A dzisiaj ludzie, którzy myślą takimi samymi kategoriami, którzy nie uczą się z historii, znaleźli sobie nowego, odległego gwaranta niepodległości, czyli Stany Zjednoczone. Nie rozumiejąc, I oni wychodzą z założenia, i teraz mniej więcej do tego sprowadza się obecna polityka zagraniczna Polski, że można ze wszystkimi sobie zadrażnić stosunki i ze wszystkimi mieć i ze wszystkimi, że tak powiem, wszystkich antagonizować, i Niemcy, i Rosję, ponieważ stoi za nami wujek sam ze całą swoją potęgą. I teraz, widzi pan, co się dzieje? Nie mamy stosunków z Rosją w ogóle, prawda? Ponieważ jest ona naszym, no jak rozumiem, mentalność ludzi, którzy nami obecnie rządzą z jakimś wrogiem, tak, arcywrogiem, i nie ma z nią w ogóle, nawet nie rozmawiamy z Rosją. Ja mogę się zgodzić, że Rosja jest strategicznym przeciwnikiem, ale nawet z nią nie rozmawiamy. I w tej sytuacji, wie pan, antagonizować Niemcy non-stop, cały czas, jest to dla mnie polityka skrajnie nieodpowiedzialna, jest to polityka samobójcza. Mamy konflikty absolutnie, prawie chyba, proszę mnie poprawić, ze wszystkimi naszymi sąsiadami. Mamy konflikt z Francją, bo żeśmy, pamięta pan, Karakale i tak dalej, i tak dalej. Mamy konflikty, wie pan, no już to możemy bardzo długo na ten temat mówić, prawda? Z Holandią nawet żeśmy się ostatnio pokłócili, prawda? To już jest naprawdę niezły numer, ponieważ Stany Zjednoczone nam pomogą. I teraz przechodzę już, przepraszam bardzo, znowu się rozgadałem, do konkluzji mojej wypowiedzi. Stany Zjednoczone mają teraz potworny problem. Borykają się i stoją przed wyzwaniem, przed jakim nigdy nie stały w swojej historii. Połączone siły Cesarstwa Japonii i III Rzeszy są dziecinną igraszką w porównaniu z potencjałem współczesnych Chin. I teraz Amerykanie będą coraz bardziej, i już to widać, przenosić ciężar swojej obecności na Pacyfik. Będą się powoli zwijać z Europy. Będą nie stać ich na konflikt na dwa fronty i będą się skupiać na zagrożeniu chińskim. I w tej sytuacji, wie pan, my zostaniemy z tym naszym sojuszem z Ameryką jak Himmelsberg z angielskim. Czyli, wie pan, że będziemy skonfliktowani z Niemcami, a z Rosją, a gwarancje amerykańskie stają się bardzo, bardzo iluzoryczne, ponieważ Ameryka nie pójdzie na wojnę z Rosją w obronie przesmyku suwalskiego, nie pójdzie na wojnę z Rosją w obronie Polski, skoro ma do czynienia z właściwie już rozpoczynającą się wojną z Chinami.
I na tym polega dramat polskiej polityki i tego, co się obecnie u nas dzieje. To pytanie na koniec, dwa w jednym właściwie. Czy pan Piotr Zychowicz wysłałby polskiego prezydenta lub ministra do Moskwy? Też gdyby mógł pan wskazać, co należałoby powiedzieć w kontekście polskiego interesu właśnie Władimirowi Putinowi? Jaka agenda byłaby tego spotkania? Wie pan, no ja zacznę od tego, żeby nie było żadnych wątpliwości, że ja jestem zwolennikiem opcji zachodniej, a nie wschodniej w polskiej polityce zagranicznej. Mój mistrz, jeden z moich mistrzów, Władysław Studnicki, mówił to w ten sposób. To jest kolejny cytat. Pierwiastki kultury czy też wpływów niemieckich w Polsce uznajemy za dodatnie, pierwiastki rosyjskie uznajemy za ujemne. I oczywiście nie dotyczy to wszystkiego, bo Rosjanie mają na pewno lepszą literaturę niż Niemcy i mają większe poczucie humoru niż Niemcy. Ale poza tymi dwoma wyjątkami to się jednak sprawdza. Wystarczy zobaczyć, jaki był rozwój cywilizacyjny zaboru pruskiego i porównać go z rozwojem cywilizacyjnym zaboru rosyjskiego. Nie muszę tego nikomu tłumaczyć. Polska dzięki temu, że weszła do Unii Europejskiej przez bramę brandenburską, czyli krótko mówiąc, w roku 1991 ówczesne elity Rzeczypospolitej Polskiej uznały, że związujemy się z Niemcami. Podpisaliśmy z Niemcami traktat o sąsiedztwie w 1991 roku. Gospodarka polska i niemiecka połączyły się w jeden organizm. My napędzamy ich gospodarkę, Niemcy napędzają naszą gospodarkę i to, co teraz widzimy, jakie zmiany zaszły w Polsce przez 30 lat, to jest zasługa tego, że handlujemy z Niemcami. Niemcy są naszym pierwszym partnerem handlowym, jeżeli chodzi o import i eksport, o wszelką współpracę gospodarczą, to idzie w ogóle w gigantyczne sumy, a potem długo, długo, długo nic. Polskie obroty handlowe z Niemcami są większe niż obroty Rosji z Niemcami. W związku z tym jestem zwolennikiem utrzymania tego kursu i dalszego rozwoju Polski w oparciu o Niemcy, o Unię Europejską. No i marzeniem oczywiście moim byłoby to, żeby ten świat, który istnieje od 30 lat, czyli świat, w którym rządzą na samej górze Amerykanie, potem jest Unia, która z tymi Amerykanami współpracuje i w ramach tego jest współpraca polsko-niemiecka trwała jeszcze przez 50 lat. Albo przez 100, albo do wieczności. Ale niestety nie możemy analizować naszych pobożnych życzeń, tak jak to mają do czynienia nasi politycy i jak oni działają, tylko musimy analizować rzeczywistość. I być może Niemcy i Amerykanie się rozejdą, ciocia Ameryka i wujek Niemcy albo odwrotnie, i wtedy będzie Polska miała bardzo poważny problem. W związku z tym, dlaczego zacząłem ten wstęp, żeby było jasne, ja jestem zwolennikiem sojuszu Polski z Europą, z Zachodem, z Niemcami, ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli tak długo, jak to będzie możliwe. Natomiast uważam, że w ogóle nie rozmawianie z Rosją, udawanie, że Rosja nie istnieje, nie utrzymywanie pragmatycznych kontaktów, ustalanie tego, jakie są nasze interesy, jakie są wasze interesy, badanie, wie pan, przeciwnika, to jest po prostu skrajna głupota. Wie pan, czy pan wie, że nawet w okupowanej Warszawie, przy całym, wie pan, ówczesnej dramacie, jaki rozgrywał się, polskie podziemie utrzymywało kontakty z Niemcami i były rozmaite rozmowy, chociażby przez Alfreda Spilkera i różnych rozmaitych, bo obie strony się po prostu, mimo że walczyły ze sobą i był to naprawdę konflikt na śmierć i życie, były pewne pola, na których się spotykano i rozmawiano, prawda? A tutaj, wie pan, no po prostu chyba, że jest coś, o czym nie wiemy. Może są jakieś tajne kanały komunikacji między Warszawą a Moskwą, ale szczerze mówiąc, to w to wątpię, bo Polacy mają wszelkie rozmaite zalety, ale na pewno dyskrecja nie jest jedną z nich i myśmy dawno o tym wszyscy wiedzieli. Więc tak, uważam, że powinniśmy rozmawiać z Rosją. Powinniśmy rozmawiać z Rosją o Białorusi. Nie chodzi oczywiście o dogadywanie się z Rosją nad głowami Białorusinów, żeby było jasne, prawda? Ale żeby po prostu móc powiedzieć, chociażby teraz, kiedy dzieją się te wszystkie rzeczy, słuchajcie, co wy odwalacie, prawda? Weźcie tego Łukaszenkę, uspokójcie, bo może być to, to i tamto, prawda? My możemy, nie rozmawiając z Rosją, nie mamy na nią, wie pan, żadnego nacisku. Mamy o czym rozmawiać. Ja pochodzę, proszę bardzo, z rejonu sadowniczego. Polskie jabłka, jak pan wie, zostały objęte embargiem w Rosji. Już ma pan pierwszą rzecz, o której można rozmawiać, żeby naszych sadowników otworzyć przed nimi na ten rynek rosyjski. Od tego, że Rosjanie będą chrupać polskie jabłka, świat się naprawdę nie zawali, a wielu polskich przedsiębiorców zarobi grube pieniądze, bo ten problem z odcięciem rosyjskiego rynku jest spory, a cydr wbrew pozorom nie rozwiązał
tego problemu, bo Polacy cydru pić nie chcą. Oczywiście mówię anegdotycznie, ale ogólnie rzecz biorąc, wie pan, wszyscy ze sobą wszyscy zawsze rozmawiali, rozmawiają, bo na tym polega dyplomacja, prawda? A utrzymywanie stanu jakiejś zimnej wojny jest absurdalne, chociaż oczywiście też coś drgnęło, bo jak pan wie, ja wiem, z 2 tygodnie temu podczas jakiejś konferencji międzynarodowej doszło do rozmowy naszego ministra spraw zagranicznych Raua, proszę mnie poprawić, chyba tak. Z Ławrowem, tak? Tak jest. Już nie pamiętam. No więc całe szczęście to jest oczywiście krok w dobrym kierunku. Trzeba ze wszystkimi rozmawiać, co nie oznacza, że te rozmowy powodują, że naprawdę poważne konflikty interesów, napięcia pomiędzy Rosją a Polską wyparują. No to nie o to chodzi, ale wie pan, polityka jest grą, w której nie ma emocji, nikt się na nikogo nie może obrażać i trzeba na temat dyskutować. No. Jeszcze wie pan, można było zrozumieć to od biedy, kiedy ktoś tam, wie pan, wierzył w kwestię zamachu smoleńskiego, prawda? No jak zabili nam prezydenta, trudno z nimi gadać, prawda? No ale wiadomo dzisiaj, że była to katastrofa lotnicza, to wypadek. Jest całkowita kompromitacja tych ludzi, którzy forsowali te teorie zamachowe. No więc właściwie, wie pan, no świat idzie do przodu. Biden się spotyka, wie pan, Biden! Prezydent Joe Biden, który jest przywódcą światowego imperium dobra, jak rozumiem, jak wierzą nasi kochani politycy, on rozmawia z Putinem spokojnie, przedstawia mu, jakie są interesy amerykańskie, Putin przedstawia Bidenowi, jakie są interesy polskie, przepraszam, boże, rosyjskie, a Polacy oczywiście nie. No i to nie jest pragmatyczne, wie pan, no, a polityka powinna być zawsze pragmatyczna i tyle. Tak, to jest taka jakby główna myśl, która wszystkim moim książkom przyświeca. I na tym akcencie będziemy kończyć. Wiele pytań, które miały paść od słuchaczy, no, wyczerpał pan redaktor ich treści. Padnie jedno na koniec, bo w jednym się tutaj zastanawiałem. Chodzi o pana Żebrowskiego zarzuty, czy jest to temat panu znany w kontekście polemiki z pana książkami? Znaczy wie pan, no, rzeczywiście, teraz ostatnio byłem na jakimś czacie i ktoś napisał, że właśnie Żebrowski coś tutaj nowego wysmażył. Wysłał mi link. Wystarczyło, żebym spojrzał, wie pan, na tytuł tego filmu, czy też coś takiego, że zresztą kliknijcie sobie państwo sami. No, szkoda życia i czasu na tego typu, nie wiem nawet jak to nazwać. No. Jestem zawsze otwarty na polemikę, dyskusję, ale jednak trzeba jakiś minimalny chociażby poziom zdrowego rozsądku i kultury zachować. Rywalizacja pomiędzy mocarstwami wchodzi w fazę krytyczną, tak mówi mój gość, również w kontekście relacji z Rosją, zapewnienie sojuszników, o Chinach i o Stanach Zjednoczonych. Pan Piotr Zychowicz, serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Bardzo dziękuję panu za zaproszenie, za ten ciekawy wywiad i pozdrawiam wszystkich słuchaczy pańskiego podcastu. Trzymam kciuki za to, żeby pański projekt się rozwijał i żeby miał pan milion nie wyświetleń, tylko odsłuchów, tak? To się mówi? Tak, tak to się mówi. Blisko jest. Blisko pan... jest. Tak, tak, tak. Już jest 800 tysięcy. Miliona, tak? Jest 800 tysięcy. Ale wszystkich razem. Tak, tak, no niestety. Nie, to pan nie absolutnie źle zrozumiał. Ja mam na myśli, żeby każda pańska rozmowa wyświetlała się w milion razy i żeby podbił pan rynek polskich podcastów.